Towarzyszą nam każdego dnia, w przeróżnych przeżyciach, w przeróżnych sytuacjach. Bez nich życie nie byłoby takie samo. Emocje. Jak z nimi żyć? Jak z nimi wierzyć? Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje, trwa nasza wędrówka, odkrywanie tego, czym jest duch, dusza i ciało, czyli te trzy warstwy, które zgodnie z tym, co widzimy w liście, w pierwszym liście do Tesaloniczan, dał nam Pan Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo. W nauczaniu Kościoła widzimy ten model dwuczęściowy, ciało i dusza, ale jest też ten model trzyczęściowy. Duch, dusza, ciało. No i właśnie dzisiaj będziemy zastanawiać się, jak połączyć wiarę i emocje. Emocje, które towarzyszą nam w różnych sytuacjach życiowych. I teraz, jak funkcjonować z tym wszystkim, żeby, no właśnie, jak to ktoś kiedyś powiedział, emocje były naszymi sługami, bo są dobrymi sługami, ale nie są dobrymi królami. Nie jest dobrze, kiedy emocje nami rządzą, nie jest dobrze, kiedy emocje dominują, zwłaszcza te skrajne. Myślę, że zwłaszcza w kontekście jakiegoś smutku, zniechęcenia. Niedobrze jest, kiedy się temu poddajemy. No i teraz, jeżeli odkryliśmy to, o czym była mowa w poprzednim odcinku, że Słowo Boże jest lustrem, które mówi o tym, co mamy w naszym wnętrzu. Tak? Mówiliśmy o tym z listu do Rzymian, że jest w nas rozlana miłość Boża, że Duch Święty w nas mieszka, że Chrystus mieszka w naszych sercach, że Bóg wypełnia nas swoją osobą. Jeżeli przyjmujesz coś takiego z wiarą, no to teraz twoja dusza ma do podjęcia pewną decyzję. Dusza, na duszę składają się myśli, emocje i wola. Moja dusza ma do podjęcia decyzję, czy uwierzę w to, co mówi Boże Słowo. I zobaczcie, że tutaj zahaczamy o taki element wolności człowieka. W co będziesz wierzył? Zobacz, emocje na przykład rano. Rano, nie wiem, czy jesteś rannym ptaszkiem, czy wieczorną sową, czy wstaje ci się łatwo, czy nie. Ja akurat budzę się bardzo, bardzo łatwo, ale są takie momenty, że no właśnie, jakieś wydarzenia, może jakieś przeżycia wiszą nad człowiekiem jak taka ciemna chmura. No i teraz jak zaczniesz ten dzień? Zdecyduj. Słowo Boże mówi, że jesteś pełen Bożej miłości. Że przebaczono Ci w Jezusie. I to przebaczenie jest w Tobie, jest wpisane w Twojego ducha. Słowo Boże mówi, że wypełnia Cię sam Święty Duch. Słowo Boże mówi, że to, do czego już kilkakrotnie wracaliśmy w liście do Efezjan, że nie jesteś już obcym, nie jesteś już przychodniem, ale jesteś domownikiem samego Boga. Wow, już położyłem przed Tobą trzy czy cztery takie petardy, że to jest duchowy pokarm na długi czas. No ale właśnie, emocje. Czy ja zdecyduję się w to wierzyć? I zobaczcie, że tutaj nie chodzi o negowanie jakiegoś smutku czy jakichś innych odczuć, ale chodzi o to, że ja nie chcę się im poddawać. Nie chcę, żeby... I o tym jest tam cała taka rozprawka w liście do Rzymian, żeby właśnie nie poddawać się temu, co cielesne, co zmysłowe. Dlaczego? Dlatego, że to często chce nas pogrążyć gdzieś w dole, w jakimś smutku, w jakimś zniechęceniu, w jakimś odcieniu śmierci. A przecież Jezus zwyciężył śmierć. Dlatego każdego dnia o poranku możesz zdecydować, że przeglądasz się w lustrze Bożego Słowa i w ten sposób zaczynasz dzień. I zobaczcie, że to nie jest jakaś filozofia Pana Michała, czy jakaś nowa technika, ale psalmista w psalmach wielokrotnie mówi: raduj się w Panu, moja duszo. Moja duszo, błogosław Panu. Błogosław Pana. Czemu się smucisz, moja duszo? Pyta psalmista. W wielu miejscach psalmista mobilizuje swoją duszę i mówi: hej, duszo, bądź posłuszna, bo
Ja chcę uwielbiać Pana. Ja chcę uwielbiać Pana. I kiedy czytamy te psalmy Dawidowe, to jest w ogóle niezwykła lekcja, że czasami to wcale nie są okoliczności, które może wyobrażałbyś sobie jako takie sprzyjające uwielbieniu, że stoisz gdzieś w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu, towarzyszy ci wspaniały zespół muzyczny, cudowne oświetlenie i ty z rozwianym włosem, ja nie mogę stać z rozwianym włosem, ale ty z rozwianym włosem, z wzniesionymi dłońmi w jakiejś ekstazie uwielbiasz Pana. No ciekawy obraz, ale Dawid uwielbiał Boga, kiedy uciekał przed wrogami, kiedy ścigał go jakiś manią napędzany król i wysłani przez niego żołnierze, kiedy smucił się czy to po grzechu, czy to po śmierci kogoś bliskiego. Naprawdę to były takie życiowe okoliczności, które wciskały do dołu. A on mówił właśnie swojej duszy, mówił swoim emocjom: duszo moja, uwielbiaj Boga. Czemu się smucisz, moja duszo? Czemu się poddajesz? Czemu jęczysz, moja duszo? I teraz znowu, są takie momenty, kiedy po prostu trzeba się wypłakać przed Bogiem, trzeba się przed Nim wyżalić, bo temu też służą nasze odczucia. Ale nie może być tak, że non-stop te uczucia ciągną cię do dołu, że non-stop żyjesz w smutku, w przygnębieniu. Jeżeli tak się dzieje, to zacznij zaglądać do Bożego Słowa, do tego lustra, zacznij przeglądać się w lustrze i zacznij z wiarą przyjmować to, co mówi Boże Słowo. O tak, to wymaga pewnej dyscypliny, to wymaga pewnego wysiłku nawet, ale wtedy prawdą staje się ten fragment z listu do Rzymian, który mówi o tym, że ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Czasami mówimy o tym fragmencie w kontekście życiowych decyzji, że Duch Boży podpowiada nam, wskazuje, jakie decyzje będą prawidłowe. Tak? Ja czasami mówię, że to jest taka duchowa nawigacja GPS. GPS, gdzie Panie skręcić? Gdzie Panie skręcić? W którą stronę pójść? Tak, Duch Boży jest zainteresowany tym, żeby nas w tę stronę prowadzić, ale jak przeczytamy sobie szerszy kontekst listu do Rzymian, to tam jest właśnie mowa o tym, żeby nie poddawać się takiemu życiu cielesnemu, zmysłowemu, jakimś naszym pożądliwościom, zmysłom, które nas rozpalają, pchają w stronę grzechu, czy to seksualności, czy to niechęci, nienawiści, przeróżne mogą być te zmysły. Nauka Boża jest taka, żeby nie poddawać się temu, ale żebyśmy żyli według Ducha. A jak żyje Duch? Ano, Duch jest spójny. Duch żyje według tego, co zapisał w Biblii. Duch uczy nas takiego życia. Duch uczy nas życia, które jest wpisane w nasze serca, w nasze wnętrze. I w związku z tym nie negujemy tych przeżyć, ale uczymy się, żeby Boża prawda była na wierzchu. Boża prawda spleciona z wiarą. I to sprawia wtedy, że życie jest właśnie pobożne, to znaczy po Bożemu. Że widać w nas owoc Ducha. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. I zobaczcie, że kiedy zachodzi w nas taka przemiana, to właśnie nasza dusza się uświęca. Nasza dusza staje się coraz bardziej podobna na wzór tego, co zaplanował Bóg. I taki obraz, który pomógł mi kiedyś też, to porównanie tych trzech warstw dusza, ciało i duch do statku. Jeżeli wyobrazimy sobie, że statek to będzie nasze ciało, jako taki kadłub, to będzie nasza fizyczność, dusza to będzie załoga. Załoga, czyli ci, którzy zasuwają, pracują na statku, są głośni, są widoczni, są zauważalni. Natomiast kto jest kapitanem? No właśnie, kapitanem ma być duch. Ma być Boże Słowo, ma być Duch Święty w nas, Jezus Chrystus, Bóg Ojciec. I teraz w takim modelu ciało moje, jak statek, niesie w sobie załogę i kapitana. No ale teraz, jeżeli załoga rządzi, jeżeli rządzą w moim życiu emocje, podkreślam, tu nie chodzi o ich negowanie, ale chodzi o ich dominację. Jeżeli jesteś człowiekiem szarpanym przez emocje skrajne, no to nie, to jest bunt. To jest bunt, bunt załogi. Załoga ma być posłuszna kapitanowi, a tym kapitanem jest Duch, jest Jezus, jest Duch Święty, jest Bóg Ojciec, Bóg w Trójcy Jedyny. Więc Bóg wydaje rozkazy w naszym duchu. Załoga, czyli nasza dusza, jest Mu posłuszna. I to jej wychodzi na dobre. Pan Bóg uzdrawia nasze emocje. Pan Bóg uczy nas, jak przeżywać radość, jak przeżywać smutek, jak przeżywać żałobę, jak przeżywać ciemną dolinę.
przejście przez ciemną dolinę. On nas tego uczy. I wtedy statek, czyli połączenie z tą moją fizycznością, płynie we właściwy sposób i w dobrym kierunku. Jak widzicie, potrzebujemy Ducha Świętego, Nauczyciela, więc Duchu Święty, ucz nas, żebyśmy przyjęli te lekcje i żeby nasze życie, nasze uświęcenie płynące z nowonarodzonego ducha, aby przemieniało naszą duszę, nasze emocje, myśli i wolę, i aby wpływało też na nasze ciało, aby to ciało było święte dla Twojej chwały. Tyle na dziś. Frajda życia z Bogiem, słowo daję. Do usłyszenia, do zobaczenia przy kolejnej okazji.